Dzień dobry, witam się. Tu Marta Omachel. Jak tam wszystko u Was? Jak Wam mija dzień? Dzisiaj się krótko też łączę z kolejnym gościem. I dzisiaj będzie tropikalnie. Nie wiem jak Wy, ale mi brakuje słońca w Chicago, ponieważ mamy kilka dni już deszczu i tak brakuje nam słoneczka. I dzisiaj postanowiłam, że zaproszę tutaj gościa, który mieszka na Dominikanie, żeby nam dał troszkę słońca, przynajmniej przez internet. Więc poczekajmy sekundkę. Ja tutaj spróbuję się połączyć. Mam nadzieję, że połączenie będzie dobre. A co jeszcze? Marta, jeżeli mnie słyszysz, czy masz możliwość mieć słuchawki, żeby włożyć do ucha? Bo zapomniałyśmy o tym. Jeżeli masz możliwość, to bardzo Cię proszę, żebyś użyła słuchawek, bo inaczej będziemy mieć duże, duże echo z mojej strony. Hej dziewczyny, witam wszystkich. Dzisiaj będzie tropikalnie. Tropikalnie. Także czekam, może Marta... Och, masz, całe szczęście. Więc fajnie, łączymy się. Sekundka. Dajcie mi tutaj sekundę, proszę. Nigdy nie wiem, jak to robić. Nigdy nie wiem, jak to robić. Tu. I tu. Uda się i Marta ma słuchawki, więc wszystko będzie pomyślnie. Czekamy. Jestem. O! Udało się. Cześć Martusia. Hej. Cześć Marta, dwie Marty teraz. Właśnie. Hej. Power dobrze mnie słychać? Tak, dobrze mnie słychać? Słychać. Bardzo dobrze Cię okay. Słychać. Fajnie, dziękuję za Twój czas, że znalazłaś czas się ze mną połączyć. Super. Zawsze, z Tobą zawsze. Potrzebuję z Tobą zawsze, proszę bardzo. Słońce. Słuchajcie, sama muszę się chować, bo jest taki upał, że no naprawdę. Marta, pozwól, że pierwsze Cię przedstawię. Dobrze. Więc my znamy się z Martą zupełnie przez internet, dzięki temu, że są media społecznościowe. Nie poznałyśmy się jeszcze na żywo, tak jak z większością. Dokładnie. Więc zupełnie pracujemy przez internet i czekam na to, żeby Cię uściskać na żywo. Żeby porozmawiać. I myślę, że na pewno wkrótce będzie taka okazja. Kto wie, może ja się zjawię u Ciebie na Dominikanie. Masz bardzo blisko, także zapraszam jak najbardziej. Fajnie. Więc króciutko o Marcie. Marta współpracuje ze mną w pracy przez internet, bo jak na pewno wiecie, ja uczę osoby z całego świata pracy przez internet. Najczęściej są to młode mamy, ale są to również osoby jak Marta, która mieszka na Dominikanie, są to osoby z różnego background, czyli są niektóre osoby, które pracują jako pielęgniarki, adwokaci, nawet lekarze, no każdy jest z innej jakby dziedziny i również Marta współpracuje ze mną, gdzie ona już teraz uczy inne osoby współpracować z nami, jak również pracować przez internet. Martusia, powiedz mi krótko o sobie, czym się zajmowałaś, zanim znalazłaś Forever, zanim zaczęłaś ze mną współpracować, co robiłaś, gdzie mieszkałaś i stąd ta Dominikana piękna i te palmy za tobą. Dobrze, więc tak, nazywam się Marta Manterys. Mieszkam tutaj no, na Dominikanie właściwie od 2016 roku, a wcześniej mieszkałam w Londynie 13 lat. Tam pracowałam w firmie, to się nazywa Burberry, na pewno wszyscy wiedzą, więc zupełnie robiłam coś innego. Dominikana zawsze była w moim sercu już od dawna, dawna. Ja też pracowałam w turystyce w Polsce, także... Jak przeniosłam się do Londynu, to wtedy pojechałam pierwszy raz i wiedziałam, że to będzie moje miejsce. I, że tak powiem, postanowiłam w 2016 roku, że przenoszę się i dam sobie w jakiś sposób radę, na pewno. I jak tutaj przyleciałam, to zajmowałam się podobnymi rzeczami, ale
szukałam takiej firmy, przede wszystkim szukałam pracy online. Wiedziałam, że muszę znaleźć coś, co będę mogła robić w każdym miejscu. Mhm. I tak naprawdę i w tym momencie nawet ciężko mi powiedzieć, jak ja znalazłam firmę Forever. Nie pamiętam tego. Ja musiałam gdzieś to, może nie wiem, na YouTubie, czy szukałam po prostu praca online, jakoś tak, ale później znalazłam Martę taki filmik na YouTubie był z Oliwierem, jak byliście w Chorwacji. Mhm. I pomyślałam sobie, dobra, ja muszę do tej dziewczyny napisać. I tak się zaczęła moja historia, tak się zaczęła nasza historia. No i teraz jestem tutaj i robię to wszędzie. No właśnie, bo ja wiem, że wiele osób puka do ciebie i mówi, Marta, musisz mieszkać na Dominikanie i jak tam można zarabiać, jak to jest w ogóle możliwe. I myślę, że wiele osób, które dzisiaj nas będzie słuchało, myślę, że będą chcieli również skorzystać z twojej wiedzy, żebyś się podzieliła troszkę, jak to w ogóle jest możliwe. Przede wszystkim powiem tak, że firma Forever jest super, cały ten system jest super i to, że można pracować i stacjonarnie, i można pracować online. Bardzo dużo naszych dziewczyn pracuje, że tak powiem, stacjonarnie, bo to zależy kto, co, że tak powiem, lubi, komu jest wygodniej. Ja na przykład robię to online i dla mnie to jest najlepsze rozwiązanie, bo ja przede wszystkim mogę być i tutaj, mogę sobie polecieć do Polski, mogę być w każdym kraju, tak? To polega przede wszystkim na rozmawianiu z ludźmi, na nawiązywaniu nowych znajomości, nowych relacji. Ja jestem osobą bardzo otwartą, taką bardzo optymistyczną, pozytywną i myślę, że to też tutaj bardzo działa. I ja kocham te produkty i zachęcam wszystkich, że tak powiem. I ludzie sami do mnie przychodzą, widząc, co ja robię i czego używam. Sami się do mnie zgłaszają. Tak to wygląda, dlatego trzeba tutaj w tej pracy trzeba być otwartym i trzeba mówić o tych produktach, trzeba mówić o tej pracy, bo wierzcie mi, że no można mieszkać tutaj, można mieszkać i na Dominikanie, w różnych, naprawdę, gdzie tylko chcecie. Firma jest rewelacyjna, naprawdę, bo mówię, ja akurat jestem pod Martą i należę tutaj do Stanów Zjednoczonych. Dla mnie to jest super rozwiązanie. Bardzo wygodne, dlatego że jestem na Dominikanie, moja wypłata jest w dolarach. No tutaj idealnie, powiem wam, także naprawdę. A powiedz mi, Marta, jak to wygląda globalnie? Bo wiem, że masz grupy, w sumie to po całym świecie. Również pomagasz różnym ludziom współpracować z nami i żeby. Czyli tak. Tak naprawdę dzielisz się zdrowymi produktami z aloesu, z ludźmi na całym świecie, gdzie każdy sobie może zakupić, popróbować tych produktów, gdziekolwiek mieszka, prawda? A druga rzecz, czym się zajmujesz, to przedstawiasz ludziom zainteresowanym, tym, którzy na przykład potrzebują albo dodatkowego dochodu, prawda? Albo, no nie wiem, przeważnie to jest dodatkowy dochód na początku, czasami to jest na przykład osoba bardzo zajęta, która nie ma czasu dla siebie, rodziny i chce to zmienić, bo wie, że jak coś nie zmieni, to jego życie się również nie zmieni. Bardzo często w sumie tak jest z ludźmi pracującymi i mieszkającymi w Ameryce, ponieważ wiecie, jak wygląda praca w Ameryce. Możemy pracować, mamy świetny dochód, ale czasu nam brak. I tu jest właśnie ten myk, gdzie tutaj przejście i rozpoczęcie, wybudowanie tego biznesu domowego zupełnie na boku przez jakiś czas, prawda, pozwoli mieć w przyszłości więcej czasu i to jest właśnie ta zmiana, którą ty również uczysz. Jak wygląda to globalnie? Gdyby na przykład ktoś chciał spróbować tych produktów, czy również chciałbym spróbować pracować takim systemem internetowym, czy ty możesz pomóc na przykład osobie z Anglii, albo osobie z Polski, albo osobie właśnie z USA, albo może Australia? Jak to wygląda? Gdzie te osoby mają się zgłosić i jak możesz im pomóc? To znaczy, to oczywiście, że mogę pracować, pracujemy z osobami z całego świata, ponieważ nasza firma jest chyba, jeżeli się nie mylę, w 160 krajach i cały czas to się zwiększa, więc z każdą osobą możemy pracować w każdym miejscu i tak jak mówię, ja pracuję online, więc jeżeli ktoś chce pracować online, to ja bardzo chętnie tutaj pomogę. Na czym to wygląda i jak to wygląda? Trzeba się zapisać do biznesu, później robimy szkolenia, mamy grupę, którą Marta prowadzi, wszystkie zresztą tam
też pomagamy. Zapisujemy taką, dodajemy taką osobę do grupy, gdzie są wszystkie szkolenia. Ta osoba cały czas jakby ma taką opiekę, nigdy nie jest zostawiona sama i uczymy od samego początku, co należy robić i jak należy robić. Także myślę, że bardzo ważne tutaj jest to, że nie jest się samemu nigdy, że ta pomoc jest cały czas i dodajemy do grup. Mamy grupy i biznesowe, i mamy grupę produktową, gdzie dodajemy klientów. Także są osoby, które robią tak zwane prezentacje produktowe, są osoby, które używają tylko grup, gdzie mamy klientów. No, jest przewiele możliwości, żeby tutaj rozwinąć sobie ten biznes. Fajnie. Widzę, że tutaj masz komentarze już idą. Ja nie widzę żadnych komentarzy. Ja za to widzę wszystkie komentarze, bo nie mam wyłączonych ich. Mhm. I dziewczyny tu pisze, panią Martę znam z grupy o Dominikanie. Więc między wierszami chciałabym właśnie powiedzieć o czymś, o grupie, która myślę, że może was zainteresować. Jak wiecie, jak widzicie, Marta ma tam za sobą piękne palmy i piasek i słońce i jest gorąco i siedzi sobie na plaży i pracuje, ale również chcę wam powiedzieć, że Marta prowadzi grupę o Dominikanie dla osób, które chcą wyjechać na wakacje, albo może chcą się przeprowadzić, albo może chcą zainwestować jakieś pieniądze na Dominikanie. Marta prowadzi grupę. Ja pozwolę ci powiedzieć, to jest nie po angielsku. Dobrze, to się nazywa. Ale zróbmy tak, że w linku zaraz po live zobaczycie również, znaczy w komentarzach po live zobaczycie link. To jest grupa, gdzie każdy może sobie do niej wejść i może obserwować. Marta tam pokazuje, jak się żyje na Dominikanie, gdzie można wyjechać, co można pozwiedzać, jak ludzie tam żyją, co jedzą, co piją, jak śpią, wszystko. Tak, wszystko. Wszystko, więc w komentarzu będzie link. A teraz Marta, powiedz nam, jak się nazywa twoja grupa? Dominicana mi amor. To jest tak po hiszpańsku, czyli Dominicana moja miłość, tak? Dominicana mi amor, Marta Manterys. Także jak skończymy, to ja podam tam link. Zapraszam wszystkich bardzo serdecznie. Markuś, a powiedz mi jeszcze jedno, bo tak, wiem, że byłeś w Polsce, teraz jesteś już na Dominikanie, a w międzyczasie pozwoliłaś, opiekowałaś się jedną z dziewczyn, która właśnie zrobiła swoją pomoc, swój awans pierwszy, bardzo ważny, która mieszka w Polsce, w Ameryce. Tak. Powiedz nam krótko, jak to wszystko jest możliwe, że ty podczas podróży potrafiłaś przypilnować tutaj, dać odpowiednie narzędzia naszej agentce, żeby ona rozwinęła również skrzydła w budżecie. W ogóle najpierw powiem tak, że Agatkę poznałam na grupie właśnie o Dominikanie. Zaprzyjaźniłyśmy się, ponieważ wszystko to się tak zaczyna, że ja, ponieważ jestem bardzo twarda, to przyjaźnię się z wieloma osobami. I zawsze proponuję, ponieważ myślę, że bardzo dużo osób chce mieć więcej czasu dla siebie, dla rodziny, prawda? I chce, bo ja rozumiem, że można sobie znaleźć pracę, ale mieć tą swobodę, tak jak ja właśnie teraz jestem tutaj na Dominikanie, byłam w Polsce, spędziłam czas z moją mamą, czyli mówię, to jest bardzo fajne. I poznałam Agatkę, tak jak mówię, na tej grupie zaprzyjaźniłyśmy się. I ja jestem taka, że mówię, jestem otwarta, więc tutaj w tej sytuacji po prostu jej staram się pomagać jak mogę, bo nasza praca polega też na tym, żeby pomagać innym, tak? Żeby dopingować. I mimo zmiany czasu, bo byłam wtedy w Polsce, mimo zmiany czasu, dałam radę o 2-3 w nocy, to już Agatka będzie się śmiała, bo o takiej godzinie w Polsce po prostu prowadziłyśmy rozmowy, żeby nam się wszystko udało, ale udało się. I Agatka jest w New Jersey, ja tutaj, Marta w Chicago, po prostu mamy internet i wszystko działa. Także bardzo, bardzo się cieszę, bardzo, bardzo jej gratuluję naprawdę. Idziemy dalej. To mój pies. Właśnie myślę, co się dzieje. Także idziemy do góry, idziemy do przodu. Tak. Z wszystkimi gratulujemy dziewczynami. I gratulujemy tobie, Marta, bo to jest praca grupowa. I chcemy zdopingować więcej osób, które mieszkają po całym świecie. Gdziekolwiek jesteście, jeżeli podoba wam się, tak, mój pies, jeżeli podoba wam się
Jeżeli podoba Wam się system pracy przez internet, jeżeli coś takiego myślicie, że moglibyście również się na tym zajmować, to koniecznie, ale koniecznie skontaktujcie się, nie czekajcie, bo macie tak, całe szkolenia za darmo, przyłączamy Was do grupy, gdzie mamy topi. Nie przejmuj się, w porządku. Bez nego tutaj. Więc tak, jeszcze raz, jeżeli jesteście osobami, które przyglądają się i które może mieszkacie, nie wiem, w różnych krajach świata, wiem, że dzięki internetowi łączymy się z każdym kontynentem. I teraz jest tak, przyłączacie się do grupy, gdzie uczymy Was, nie jesteście sami, macie wszystkie szkolenia, które są idealnie już podstawione na talerzu dla Was, żebyście się nauczyli i żebyście zaczęli również pracować. Tutaj trzeba czasu, to nie jest coś takiego, że nagle budujesz ogromny biznes dnia na dzień, oczywiście, że nie. Trzeba się tego nauczyć, potrzeba to poczuć, potrzeba spróbować również produkt, prawda Marta? Potrzeba tak, dokładnie tak. I później automatycznie... To jest bardzo naturalne. Tak, zaczynacie się dzielić ze znajomymi, z rodziną, no bo to jest coś podobnego, jakbyście lubili na przykład fajny film w kinie, albo jakbyście chcieli zarekomendować komuś fajną książkę. To tak samo rekomendujemy fajny film, więc zgłaszamy się do Marty. Ja tutaj Martę wyrekomenduję dzisiaj. Dziękuję bardzo. Jest świetna, pozytywna dziewczyna. I co? I właśnie tyle, co pomogła dziewczynie zrobić awans, więc bardzo Martę się tutaj podziwiam, że tak globalnie nadal potrafiła pomóc Agatce z awansem, więc zgłaszam się proszę do Marty, jeżeli w ogóle coś takiego Was interesuje. Jeżeli Was nie interesuje taki temat, absolutnie mi się nie oczywiście, nie ma żadnego problemu. To jest tylko dla osób, które po prostu chcą jakieś zmiany, chcą tak spróbować, chcą otwarte. Mówię, to nie jest też dla każdego, ale tak, jeżeli ktoś jest zainteresowany, to jak najbardziej pomożemy. Ja pomogę naprawdę z całego serca, jak tylko będę mogła. No to fajnie. Pokaż nam jeszcze tą Dominikanę troszkę, bo ja nigdy nie byłam. Dobrze, słuchajcie. Mam nadzieję, że nie stracę zasięgu. Okej. Dajcie mi sekundkę, bo piasek jest gorący. Słuchajcie, czy widać? Widać. Teraz widać, już nie musi być słychać. Tylko widzicie, to może zrobię tak, odwrócę w drugą stronę, żeby nie było mnie, tylko o, tak będzie lepiej. O, no, teraz lepiej. Już będzie lepiej. Zapraszam na wakacje przy okazji, słuchajcie. Ale fajnie. Powiem Wam, że to było moje marzenie od zawsze, słuchajcie, od lat. Dominikana to był pierwszy kraj, gdzie chciałam wyjechać na wakacje, tropiki. I kto by pomyślał, że to jest tak jak się okay właśnie skończyło, pokaż, że jestem pokaż tutaj. Pokaż nam Martuś. Już. Wracam. Dzięki za tą dawkę słońca. Każdemu tutaj nam w Chicago przynajmniej brakuje słoneczka teraz, bo mamy dużo deszczu, więc fajnie jest zobaczyć. Pozdrawiamy Cię bardzo, bardzo serdecznie i gratulujemy Ci tych awansów i sukcesów. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo i słuchajcie, pamiętajcie, że mamy taką wspaniałą liderkę Martę Omachel. Jest cudowna, więc jak chcecie, słuchajcie, naprawdę najlepsza jest na świecie. Dzięki wielkie, Marta. Buziaki, dobra, buziaczki, pa. Do zobaczenia, pa.